Pewnie ten tytuł wydaje się Wam trochę zaskakujący. Nie kupuj naszego kremu, jeżeli... Jeżeli co? Jeżeli masz już w swojej łazience kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kosmetyków niezużytych, najpierw dokończ te, które już masz lub podaruj komuś bliskiemu, a dopiero wówczas pomyśl o zakupie nowego. Ale nim to zrobisz, poznaj swoją skórę. Czy dobrze wiesz, jakie ma potrzeby? Czy znasz wszystkie jej właściwości? Zainwestuj w wizytę u specjalisty, u dermatologa, u kosmetologa lub w literaturę, która pomoże Tobie bezpośrednio zdiagnozować właściwie potrzeby swojej skóry. Poczytaj, dowiedz się i dopiero wtedy dokonaj kolejnego wyboru. Kupuj świadomie. Nie chcemy generować kolejnych śmieci, a przecież opakowania po kosmetykach stają się kiedyś odpadem. Zawsze zachęcamy Was do tego, aby używać ponownie buteleczki, które Wam oferujemy, na przykład z oleju czy z kremu. Ale nie każdy może mieć taką ochotę i tę buteleczkę wyrzucić do pojemnika ze szkłem. I to będzie kolejny odpad. Więc świadomie zdecyduj się na ten zakup lub nie. Sprawdź, przeczytaj etykietę, zobacz, czy dana filozofia Ci odpowiada, czy składniki są takie, jak potrzebujesz. Nasza firma kieruje się przede wszystkim dobrem planety. Nasze opakowania są ekologiczne, nie testujemy na zwierzętach naszych produktów i są one w 100% pochodzenia naturalnego. Ale musisz to wiedzieć, nim dokonasz kolejnego zakupu w swoim życiu. To ważne. Szanujemy Was jako klientów i środowisko, bo nie mamy innego. To jest to, o co musimy wspólnie zawalczyć. Walczymy o nie również poprzez kosmetyczny minimalizm, do którego chcemy Was zachęcić. Chodzi o to, aby kilka kosmetyków zastąpić jednym, albo przynajmniej dwoma, nie więcej. To wystarczy, uwierz mi. Pielęgnacja nie musi być nie wiadomo jak wieloetapowa, żeby była skuteczna, jeżeli jest dobrze dobrana. Czasem nawet lepiej zrobi to Twojej skórze, ale musisz ją znać. Weźmy na przykład taki nasz olej, rozmaryn plus malina. W składzie znajdzie się m.in. naturalny filtr UV. I to jest świetna wiadomość, bo przychodzi lato i trzeba skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym ochronić. Kiedy nałożycie swój codzienny krem lub po prostu olej, jeżeli lubicie taką formę pielęgnacji rano, to możecie później spokojnie nie martwić się o to, że skóra będzie narażona w dużym stopniu na jakieś niebezpieczne spieczenie, bo latem i w słoneczną pogodę niestety może się nam to przydarzyć. Olej świetnie sprawdzi się również jako taki parasol ochronny, który sprawi, że nie będzie krem zbyt szybko utleniał się z twarzy. Wszystkie bogactwa, które są zawarte i w oleju, i w kremie, położone w odpowiedniej kolejności, najpierw krem, następnie na to wklepujemy olej, sprawią, że lepiej będzie się to wszystko wchłaniało i nie uciekną one tak szybko. Kolejna sprawa. Olej jest świetny na przykład do ust zamiast błyszczyka. Jest też świetny do rzęs i do brwi. Nie potrzebujesz za każdym razem używać innej odżywki do tego. Nie, możesz użyć tego samego kosmetyku, jeżeli oczywiście on Ci odpowiada. Taki olej sprawdzi się również doskonale jako naturalny peeling, jeżeli dołożysz do niego trochę cukru trzcinowego. Do peelingów zachęcamy Was przynajmniej raz w tygodniu. Zwłaszcza teraz, kiedy ta cera jest narażona na słońce, na zmianę temperatury, wiatr. Niech ta cera będzie naturalnie przygotowana do tego, aby jeżeli się sebum nam wydzieli lub twarz się nam spoci, lepiej będzie nam to wszystko sobie zbierać, kiedy jest oczyszczone i przygotowane i złuszczone. Zobaczcie, to był tylko przykład jednego oleju, który może zastąpić Wam tak wiele kosmetyków. Ale musicie najpierw zużyć to, co już macie, a później postawicie sobie po prostu jeden, drugi kosmetyk i zrobi się jakby przejrzyściej, czyściej, lżej. Zachęcamy Was do tego.